dzisiejszym odcinku przygotujemy waterjetową kanapkę, składającą się z wielu różnych materiałów. Będzie to test możliwości cięcia w stosie materiałów niejednorodnych. Tak jak widać, kanapka składa się z 9 różnych materiałów, które różnią się swoimi właściwościami. Tak oto wygląda nasza kanapka. Materiały poukładane jeden na drugim, a na samej górze znajduje się metalowa płytka, która jest najtwardszym materiałem ze wszystkich. Pierwszym pytaniem, na które musimy znaleźć odpowiedź, to w jaki sposób zamontować kanapkę na stole obróbczym. Pierwszym pomysłem było wywiercenie dziury i skręcenie śrubami. Drugim pomysłem było sklejenie wszystkich elementów razem. W warsztacie znalazłem również zacisk, który może pomóc. Lecz po konsultacji z Rafałem zasugerował wycięcie metalowych blaszek, które będą skręcane śrubami. Blaszka 4 mm powinna być wystarczająco wytrzymała, aby się nie wygiąć. Do tego 4 porządne śruby. Narysowałem projekt blaszki do wycięcia, który został poprawiony przez Rafała i zaczynamy cięcie. Dzięki tej klamrze nie powinno być problemów z zamontowaniem materiałów na stole obróbczym. Tylko podczas skręcania trzeba uważać na kruche materiały. Kanapka gotowa. Wytniemy prosty kształt, a będzie nim koło. Jeszcze tylko zabezpieczyć materiał na stole i jesteśmy gotowi do cięcia. W rezultacie maszyna poradziła sobie wyśmienicie, wycinając precyzyjne koło w każdym materiale. Oprócz lusterka. Myślę, że winą było zbyt mocne skręcenie materiału. Na pytanie, w jakich przypadkach zastosować to rozwiązanie, musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja tylko pokazuję jedną z możliwości, jakie daje nam technologia hydrostrumieniowa. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie, sekcja komentarzy jest dla Was, a na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!